Cześć, witajcie, z tej strony TheWiktorz500 i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Minecraft Triki Ciekawostki. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam trik, który pozwoli nam na szybsze podróżowanie na większą odległość bez użycia wózków i z dużo większą prędkością. Trik działa na wersji Minecraft 1.7.9, mówię to dlatego, że może na przyszłych wersjach nie działać, bądź na poprzednich również, choć z tego co wiem znam ten trik od wersji około 1.5, 1.6, także na tych wersjach myślę, że też powinno to działać, ale nie jestem tego 100% pewny. Dzisiaj właśnie wam, jak widzieliście po tytule odcinka, zaprezentuję trik, w którym możemy właśnie podróżować na odległość szybciej bądź wolniej. Akurat wolniej to nam się raczej nie przyda, może to nam się przyda do jakiejś maszyny, do jakiejś mapek Escape albo do czegoś innego. Ale dobra, zaprezentuję wam na początek może wolne, jak poruszać się wolniej w Minecrafcie niż chodzenie takie zwykłe jak teraz. Otóż tak, aby poruszać się właśnie wolniej, tutaj jak widzicie mamy tak. Mamy zwykły soul sand. Jak wiecie, soul sand ma taką właściwość, że idąc po nim poruszamy się wolniej. Ale co się stanie, kiedy pod soul sandem wstawimy lód? Pewnie większość z was zna już ten trik dość dawno, gdyż no on już jest, ten akurat trik jest dość dawno, ten z tym soul sandem. Z tamtym może aż tak nie. To jak widzicie, co tutaj się dzieje. Od razu nagle poruszamy się dużo wolniej, ja tutaj na sprincie nie idę, na sprincie jest około jakoś taka prędkość, także dziwnie nasza postać porusza się bardzo wolno, co jest takie dość dziwne, dziwna zależność tego. Jak widzieliście, jeszcze raz wam pokażę, tutaj się poruszamy tak, a tutaj poruszamy się tak. Także okej, a więc dobra, teraz wam pokażę ten trik z przyspieszeniem, jak poruszać się właśnie szybciej od minecarta. A więc tak, sam lód, jak wiecie, ma zależność, że ma właściwości, że po prostu możemy poruszać się po nim dużo szybciej niż po lądzie. Po lądzie, jak widzicie, możemy się tak poruszać, a po lodzie możemy się poruszać tak. Czyli jak widzicie, dużo, dużo szybciej. No i to teraz wam pokażę, powinien za chwilę wam się wyświetlić czas, ile mniej więcej można przemierzyć taką odległość. To jest odległość około 80 kratek, w ile sekund, na lodzie, jak i na tym triku. Na początek pokażę wam może zastosowanie, także teraz powinien wam się włączyć czas, jak zacznę. Także uwaga, zaczynamy. Dobra, liczy nam się czas i koniec, dobra. Za chwilę porównamy wyniki, ale jak na razie zrobię dzień. Idziemy do tego triku, zmierzyć czas, bo właściwie nawet jeszcze nie sprawdzałem. Wiem, że jest to dużo szybsze. Także proszę bardzo, teraz pokażę wam. Już samo chodzenie jest szybsze, stosując tutaj właśnie te trapdory z lodem, ale nie o to tutaj chodzi. Bardziej chodzi tutaj o to, co wam teraz pokażę. Tak, dla niektórych może wam się wydawać, że to może nie jest tak aż strasznie szybko, ale od razu wam mówię, ściągniecie sobie, bo w opisie dam wam link do ściągnięcia tego save'a, także sobie sami przetestujecie to na własnych komputerach. Ja jeszcze włączę game mode'a, żeby nie było, że to przez to tak szybko się poruszam. No i uwaga, liczymy czas, także stąd gdzieś zacznę. Także uwaga, 3, 4, nie stąd, 3, 4, tak, także teraz powinny wam się wyświetlić wyniki, mniej więcej ile czasu było na lodzie, a ile czasu było na tym triku. Także jak widzicie, jest to dużo, dużo szybciej, tym bardziej szybciej od wózków, no i przede wszystkim mniej zużycia surowców. Właściwie tutaj nie musimy, oczywiście tych bloków nie musi być, to może być zarówno dirt, jak i diamentowy blok, ale nikt raczej diamentowego bloku nie da, chyba że nie wiadomo, jakiś burżuj, ale okej, dobra, także co, także właśnie ten trik może pozwala nam na właśnie poruszanie się szybsze
na bardzo duże odległości po linii prostej właściwie tylko, bo ze skrętem chyba się raczej nie da niestety, chociaż właściwie nie próbowałem, może się da, nie wiem. Także co? Także myślę, że to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Mnie teraz przez jakiś czas nie będzie, chociaż może już wróciłem, nie wiem jak to będzie, bo ten odcinek pewnie pojawi się w święta, tak myślę, ja to nagrywam przed, gdyż właśnie wyjeżdżam na święta wielkanocne. Także co, myślę, że to tak z informacyjnych spraw trochę. A więc trzymajcie się i do zobaczenia do przyszłych odcinków. Narka.